Ciężkie to będzie. Bądź gotowy. Dobra. Ze spokojem teraz. Kurde, nic nie widzę. I to jest najgłupszy atak, jaki może, jaki mogli wymyślić. Nie? Dobra, nie. No przecież... Wiedziałem, nie? I całe życie to sobie napełniłem. W sumie ona mi, kurde, jednym hitem walnęła. Kurde. Gdzie ona jest? Yeah.
Nie. Kurde, podpaliła mnie. Przegram to. Ona teraz walna na tym. Wybacz, jeszcze chwila. To jest. Mam ją. Dobrze, pokonaliśmy. Super. No, siema Enevo. Zgadza się. Jesteś wolna. Zniszczyłeś moją materialną postać. Mogę jedynie ci podziękować. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Valhalla czeka. Żegnajcie. O. W ogóle z Valkyriami są fajne te walki. Dobra, zobaczymy, co dostaniemy. Otworzyliśmy kolejną. Chociaż jeśli naprawdę chcą umrzeć, mogłyby nam to ułatwić. Nie jestem pewny, czy mają jakiś wybór, chłopcze. Ale jak to? Ktokolwiek Karbasze Walkirii szalał z wściekłości. Skąd pancerz to? Prawdziwego wojownika wykuty z metali pochodzących z Valhalli. Esencja Valkarii zapewnia zrównoważone statystyki. Już mam chyba dwie części tego. A, bo jedną Walkirię pokonałem, ale to jest na filmiku, który wstawię jutro. Więc... O, co to jest? Oko Lewiatana. Epicki przedmiot, zaklęcie. Zwiększa obrażenia dodawane przez rzut toporem o 6%. Kumuluje się maksymalnie do 18%. Star z Asgardu. Star z Asgardu i tamto chyba też. A nie, to coś innego. Szalejące płomienie z Muspelheimu. Najgorętsze płomienie ze szczytu Muspelheimu. Wykorzystywane do odblokowywania ulepszenia potężnego przedmiotu. Dobra, zobaczmy, co mamy w skrzyni. Za każdym razem, Enevo, jak wchodzisz, to powtarzasz to właśnie, jak są jakieś ekskluzywy, że żałujesz, że kupiłeś Xboxa. Jeszcze gdzieś? Okej, i Muspelheim mam na 100%. Tego, kto pokonał Valkyrię, otwiera nowy poziom wyzwań. Wróciły chyba wszystkie miecze.